Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher 2, dokładnie tak. Już jak pamiętacie, większość rzeczy zrobiliśmy. Teraz zajmujemy się biksami i innymi rzeczami. Słuchajcie, będziemy przygotowywali nasze tereny tutaj pod inne mieszanki slime'ów. I generalnie dalej będziemy się tutaj bardzo dobrze bawili z naszymi slimikami. Również, jak pamiętacie, do naszej maszynki brakuje nam różowych slime'ów. Także to jest ten czas, kiedy oryginalsi wracają, to jest, oryginalne slajmiki tutaj muszą wrócić. O, ty nie jesteś nic oryginalny, chodź. Dobra, 8, 9, 10, 11 i 12, o jaki smutny, dobra, chodź, zabieram was. Będziecie miały swoją tutaj zagrodę. I będziecie jako jedyne same, tak po prostu, bez ulubionego jedzenia. Tak, dla chillku będziecie sobie żyły. Mogę je dać, wiem, tutaj mogę je dać koło skamieli. W strefie wapniaka wylądujecie. W strefie boomerskiej. Dokładnie tak. To śmieszne, ale... Nie, to nie jest śmieszne, ale trochę śmieszne, tak. Proszę bardzo, tutaj. Jesteście oryginalnymi slajmami. Z miniaturek, z loga, z tła, ze wszystkiego, nawet muzykę wam dam. Proszę bardzo. Taki będę. O, autofeeder, proszę bardzo. I wracacie. Wiem, że część z was jest głodna, ale spokojnie. Ja tutaj wszystko przemyślałem. Wszystko jest tu przemyślane, macie jedzenie pod ręką. Gotowe, jak najbardziej. Jakbym nawet wam dał kamienne plorty. No, jakbym wam dał kamienne porty, to byście dopiero były szczęśliwymi slajmami. Proszę bardzo, mówiłem, że tutaj głód was nie dopadnie. Myk. Proszę bardzo. Gdzie tyle dają, jak nie tutaj? Widzicie? Proszę bardzo. Takie rzeczy, jak najbardziej. Dobra, tutaj z jakiegoś korala jeszcze pykniemy. Coś się tutaj jak najbardziej przyda. Tak. Może nie to. Solar Shield będziemy dawać tylko w momencie, kiedy będzie wymagany, bo tak to jest bez sensu. Dobra. Tutaj jakieś jedzonko czy coś. Tutaj też jest na jedzonko. Ile tutaj w ogóle w tym miejscu jest tych? Raz, dwa, cztery, pięć. Dobra, czyli jest jeszcze jakieś jedno zapasowe. Tutaj silosa nie ma. Mógłbym tutaj dać silos tak naprawdę, wiecie? Tak sobie myślę. Proszę bardzo, silos. Kupujemy oczywiście dodatkowe sloty. No, teraz tak to zrobili, że się przewija dalej. No i proszę bardzo. Cały rozbudowany silos Gituba. Jest logo! Jest to logo tego klubu. Czyli to jest spoiler, że on tutaj będzie. Będziemy mogli kupować ulepszenia i oni będą przywozić to. Nie, nie będą. Ale będą, tak. Dobra, czyli tutaj zagródka sobie czeka na jakieś slajmiki, coś tutaj będzie można ogarnąć. Dobra, mamy jeszcze 4000, ale dużo hajsików wydam. Czyli ten, czyli warto będzie pozbierać jakieś plorty i je posprzedawać. Szczególnie, że jak widzicie, mam tutaj całą stówę plortów dostępną. Także jak najbardziej mogę tutaj polecieć w sklepping. I patrzcie teraz, myk, kolejne 50 doleci. Dobra, pomyliłem się o kilka. Tak. Też 50 ogarnę. Dobra, weź tam posprzątaj tę podłogę. Dobra, gituwa. Okej, okay, tutaj akurat też coś mi spadało, to wam od razu zarzucę. Idealnie. Cieszcie się, póki tutaj jesteście w tej oto odmianie. Bo to się zmieni. To się zmieni, tak długo nie będziecie w tej formie tutaj u mnie. Dobra, sprzedajemy plorty, bo inwestujemy w nowe zagrody. Nowe ogrody. Może jakąś kolejną kurczakownię się zrobi dla jakichś mięsnych slajmów. Jak najbardziej będzie można to ogarnąć. Dobra, ej, w sumie mam te. Mam angler slajmy, one jedzą. Co byście jadły dokładniej? Aha, ten. No, to akurat. I można tam na terenie również ogarnąć te slajmki. Szczególnie, że one jedzą te slime, a tutaj ja daję nie tym slime'om, co trzeba. Jak najbardziej mogę was tutaj wszystkich stąd
wyeksmitować tak naprawdę. Dawać. Dobra, jest szóstka lustro, dobra. One, two, three. Bym im ogarnął takie te... Huntery to właśnie lustro uwielbiają, a nie inne. Ale to tam te kamienne to by dla kotów były, no nie? Jakieś takieś. Dobra. Idę wprowadzić Anglery w inne miejsce. Co prawda, no, trochę ich oszukałem, że nie będą głodne, bo na początku będą bardzo głodne, zanim się zrobią kuczaki. Ale będzie się opłacało, bo będą później dostawały z pierwszej ligi jedzonko. To jest. Dobra. Tutaj pierwsza szóstka leci i tutaj leci druga szóstka. Proszę bardzo. Dobra. No i co? I stawiamy tutaj. Kopa. High walls. Springgrass. Vitamizer i Elder Collector. Proszę bardzo. Dobra, raz, dwa, trzy. Mek i czwórka tych maluchów jeszcze tutaj poleci. Pięknie. O, to już widzę. Widzę kurczaka. Widzę kurczaka. Spokojnie, poczekajcie. Jak one urosną, to jak najbardziej dostaniecie jedzonko. Na ten moment nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Być korty. Dziękówka. Plorty, 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 dajcie plorty. Okej. Okay. Ja oczywiście sprzedam, bo jeszcze nie sprzedawałem takich plortów. No fajnie, tutaj sobie ogarnę tak pod teren slajmy, co nie? Kozak sprawa. Podoba mi się coś takiego. O, cześć. Jaki kamper. Jak tam coś się... Jakie głodomory! Rzuciłem im tyle jedzenia, ile było, one prawie wszystko zjadły. Ile tutaj tych kort? 24, ja pierdzielę. Dobra, zgarniam to od razu, to dam do laba. Macie głoda, kurde. Ale grunże są szczęśliwe i to się liczy. Dobra, do laba skoczymy. O, tam różowe plorty, bo tylko tam będą potrzebne mi do końca gry już. Myk, myk, myk. Również tutaj oddaję. I lecimy. Te plorty akurat mogę sprzedać. O, cena spadła. No masz? Oni wiedzieli, że będę sprzedawał. A przynajmniej z powrotem mam 4000 kajsiku. Dobra, chodźmy tutaj, bo tutaj właśnie mamy nasze obecne Batty Slimy. I przydałoby mi się zawinąć od nich jedzenia trochę, szczególnie, że o, już mają przepełnione porty, bo się właśnie wyplorciły. Ale no, nikt nie plortów potrzebuje, ale potrzebuje trochę jedzenia zakosić. Żeby nasze nowe slajmiki, które przyprowadziłem, żeby coś tam swojego miały jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. To na razie, no mówię, puszczę ich luźno tam. Jak mi uciekną czy coś, to dopadnie ich kara. 34. No elegancko. Dobra, dychę zostawię. Żeby te się najadły. Siemano, 15 sztuk poproszę. Lordów. O, widzę niepełne zbiory. No, ktoś tutaj się obijał. Ktoś się tutaj obijał, jak nic. No cóż. Trudno. Wiem, kto się obijał, bo brakuje jednego slajma. Bo to chyba 5 slajmów było. Skubaniec wybrał wolność. Źle mu było, no kurde. Widać zagrody stąd. Ej, kozak. Już myślałem, że to się tak nie wczytuje na odległość. Spoko.
elegancko, bo z żadnej innej strony nie widziałem, co tam mam dalej. Pięknie. No to dobra. Jakie dobra, jakie dobra. Marchewie trzeba oddać. Ja pierdzielę. Tak patrzę na czas, bo kurczę, dzisiaj niestety musiałem o wiele później zacząć nagrywki. Gdyż ja sobie z rana usiadłem, nastawiłem odcinki dla wspierających. Co tam miałem, maratonik nagrany. Biorę się za robienie miniaturki, a to nagle i prąd wysiadł i tak, aha, pięknie. No i przez parę godzin było luźno bez prądu, takie. Także no, dzisiaj zamiast 5 odcinków nagram 3. Chociaż patrząc na to, ile dzisiaj miałem czasu, to bym mógł nawet nagrać 7, nie? Ale trudno. Nagram mniej i będzie. Dobra. Jeszcze nie wiem. Aha, po huntery miałem lecieć. Jak tam właśnie czas? Odcinek 11 minut. Dobra. Polecimy po te huntery od razu. Nie, nie potrzebuję po huntery. Nie, potrzebuję. Czy niezdecydowany człowiek.pl. Witam, to ja. O, Jesus. Tak, miałem mówić, że nie potrzebuję, przecież mam bat ich tutaj, ale po czym zobaczyłem, ile ich mam, nie? I tak, a okej, okay, dobra. Wszystko jasne. A, dobra. O, ale teraz mogę biegać, ja pierdzielę. Po Ukrainy na jednym sprincie. O, to są duże dziady. To jeszcze feralne, te feralnych to ja nie chcę. Są maluchy huntery! Oj, to głodne, idealnie, potrzebuję głodnych hunterów do mojej jaskini. Mój Batcave będzie legendarny! No, zdałem życie, tam wszyscy teraz trzymają Batty Slime, ale to nieważne. O to właśnie chodzi. Chodź. Ile mam? 6 mam? Super. Kurde. Mi lepiej poszło niż z tymi. I z nietoperzami. Co jest? Kam jakiś. Nie wiesz. Mam już odpowiednią ilość. My jesteśmy tutaj, a to tutaj obok teleporcik już mamy, to sobie pójdziemy. Jak niebiesko tutaj, halo. No tak, wcześniej jeszcze w tej krainie nie byłem, żeby o 7 być, nie? O, miodek. Dobry? Tak, akurat potrzebuję również. Przy okazji, pamiętajcie, przy okazji. A dawaj 250 energii. Let's go! To the moon! O, a tutaj teraz nie ma uli. Pamiętacie, jak stąd zbieraliśmy? Nie ma. Zniknęły. Koniec. Szukaj gdzie indziej. Szuki powiedziały, koniec biznesu. Naura. Właśnie, przecież mamy tego. Przecież mamy tego odczytywacza dronów lepszego. A tutaj jest dron, taki wiecie, taki. Na samym końcu jakby, no nie? Obecnej fabuły. Future all in the wall. Tak, dobrze kminiłem. To będzie wejście tam na górze. Haha. Nice. To nie kojarzy, to zaraz pokażę. Kozak. Zawodowy parkour w Slime Rancher, kto to widział? Doleciałem na farcie. To będzie wejście, to i to tak zostanie, tu nic tam się nie otworzy. Tam gdzie jest boom ten, tam gdzie jest boomi, możliwe, że tu się otworzy to przejście, co mówiłem w tym ostatnim odcinku, ale to będzie wejście, się będzie tutaj wchodziło, patrzcie. Tu się da normalnie przejść i to jak będzie update gry, to tutaj przedostaniemy się właśnie do tego obszaru, który tutaj
właśnie jest. Szczególnie, że się o to opieramy. Teraz jest tutaj niewidzialna ściana, ale to będzie portal, jak nic. W pazach jest. Jakieś tam w środku takie kolory dzikie. W sumie ta gra cała ma dzikie kolory, ale to nieważne. To jest wejście, to jest wejście. No i git. Gitówka, gitówka. I jestem. Here I am. Pum, 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 pum. Lor. Sanawa. Jeszcze raz. Lor to daj. Kurde, nie mam dronów. Bo tak jakbym ich luźno puścił, to drony by sobie latały i to plorty zbierała. Tak teraz będę tam latał i będzie rozpierdziel plortowy. Ale to nic. Czy tylko lustro? Proszę bardzo, sprowadziłem wam. Brand new! A wy skąd tutaj? Przecież wszystkie stąd zabrałem. No nic. Wow, to jest przepełnienie. Full. Trzeba będzie tutaj ogarnąć, niestety. Pik, 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 pik. Dobra. Idę po jeszcze trochę tych granacików i poplortów trochę, żeby je pozmieniać. O, akurat parę jeszcze pospadało, świetnie. Chodźcie, chodźcie. Dawaj to, co jest? Dobra. Wybaczcie, slajmiki. Ale jak ty nic nie macie... No, macie to. Narzekania nie będzie, dobra. Tam bat i plorty, idziemy. Idziemy robić bat cave. Dokładnie tutaj. Pyk, pyk, pyk. Ach, kozak. Dobra, tylko najpierw zrobimy tutaj ogrody wszędzie. By slajmy miały co jeść. To mogłem to od razu zrobić, zasadzić, żeby to już były... To już były gotowce. Ale to nic. Mówię, jak mi się tutaj nie będzie podobało, to zniszczę i po prostu zagrody później takie luźne zrobię, ale póki co można je tak dziko tutaj spróbować ogarniać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mógłbym kopa jeszcze zrobić na to, żeby huntery miały tutaj buraki. Ale równie dobrze mogę tutaj luzem przyprowadzić. Aha, pieniądze mi się kończą. Dobra, już więcej nie zrobię. Ale za to ulubione jedzonko tutaj sobie będzie jak najbardziej prosto. Także uwaga, wyrzucamy! Teraz uwaga, robimy feralki! Patrzcie, są Batmany! Jest jeszcze jakiś mały tutaj. Dobra, teraz myk! Proszę wcinać i się nie obijać! Haha, jaki Batman! Batcave i masa Batmanów. Gdzie spierdzielasz? Popie. Dobra, no to ten, to jeszcze huntery tutaj zapodamy. I co? Zło nawiedziło nas tutaj. Złe Batmany. Zrzucam im. Niektórzy nie jedzą. Popie! Prze? Który jeszcze nie w humorze? Weź Brutino Scorpion, bo cię... To jest jakiś niewyraźny jesteś. To nie reklama. God damn it. Nie powinienem tak mówić, ale dobra. Tak, im hacą z reklamą. Chciałem powiedzieć, już problem, nie reklama. Nie, nic a nic. Pik. O, już jaki wyraźny. Proszę bardzo. Który jeszcze? Ty jesteś zły. My razem jesteście złe? Nie? Dobra. Pięknie.
Mamy Batcave'a. Kozak. Batcave! Screenshot. Ten akurat wyskoczył. No i dobra. Pięknie, tutaj sobie będzie jedzonko jak najbardziej rosło. Florty będziemy mogli sobie odkurzać. Albo i nie. Jak tak patrzę, jak je łapię, to albo i nie. To chcemy, możemy tutaj robić. No, generalnie, jest git. Będę slajmy szczęśliwe. Tak, to jedzenie będzie wszędzie rozwalone. Na pewno będę miał problemy ze zbieraniem tych tortów. Lepiej, żeby one nigdzie nie rozrzucały. Dobra, to koledzy, pamiętajcie, nie przechodziłem przez przejścia. Okej. Tutaj macie swojego Batcave'a. I tutaj macie dużo jedzenia. Naprawdę dużo jedzenia. Wystarczy nawet... Nie no, nie mogę, żeby wszystkie wyjadły, bo tutaj jest slime'ów jak na dwie zagrody, a zrobiłem jedzenie jak na cztery zagrody. Także na spokojnie tutaj jedzenia powinno styknąć. Jak też widać, flortów tutaj dużo mam. No i fajnie. Batcave'ik ukończony. Lego. You shall not pass. Bez kitu, jednego skerslime'a w tym miejscu, bo to jest wyjście na rancho. No, jeden styknie. Jak będą chciały uciekać, to się dołapie. Ale Batcave'ik skończony. No i fajnie, kurde. Gdzie ty lecisz, halo? Sprzedałbyś to, a nie. Pieniędzy potrzebujemy. Dobra, no już. Trochę odzyskałem git. Fajnie, fajnie. Dobra, ja w tym momencie będę kończył, bo to, co chciałem dzisiaj tutaj zrealizować, to mi się udało, tak jak już mówiłem, mniej trochę czasu mam dzisiaj, także dzięki wielkie za oglądanie, jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie jeszcze łapaczkę w górę, dajcie znaka w komentarzach, czy chcecie dalej, żebym tutaj robił jakieś rozkminki i tak dalej, ewentualnie też sami możecie coś zaproponować, jakieś takie ciekawe pomysły, jak wlecą, to oczywiście zrealizuję. No i tyle ode mnie, do następnego, na razie, cześć, żubiczek, yo, woo!